Szczęść Boże, coś wam powiem. Bóg jest łaskawy. I bardzo dobrze. Ale to jest znaczenie imienia Jan. Bóg jest łaskawy dla ludzi, bo rozdaje swoje dary na prawo i lewo. Napełnił Maryję aż ponad miarę. Napełnił Elżbietę i uwolnił ją od hańby bezpłodności. A Zachariaszowi zamknął usta. By nie tylko żądał znaku, lecz by nauczył się wychwalać Boga. W końcu Zachariasz jako kapłan, jako wypełniacz rytuałów i stary człowiek bez potomstwa mógł być wszystkim zmęczony. Zabierał się do pracy z przyzwyczajenia i braku innych zajęć, więc mu to wszystko spowszedniało. Lecz kiedy na 40 tygodni stracił głos, to miał wiele okazji, by docenić to, co się dzieje. Moment obrzezania był wielkim świętem. Nadawano dziecku imię, a zgodnie ze zwyczajem miało to być imię przodka. Goście Elżbiety i Zachariasza nie spodziewali się, że w tym dniu spotka ich tyle atrakcji. Zapewne nastawiali się, że będzie tak jak zawsze. Tu niespodziewanie cała uroczystość, rozpoczynając się od radości, przeszła przez zdziwienie, a zakończyła się na strachu. Bóg w swej łaskawości zafundował ludziom takie przeżycia. A to, o czym pisze święty Łukasz, podkreśla, że wybór imienia nie miał być spełnieniem tradycji, lecz pokazaniem nowego porządku w relacji Bóg-człowiek. Dziś imię raczej jest zgodne z modą, a nie ze zwyczajem, bo jest ładne, bo fajne, bo wyjątkowe. W tym konkretnym przypadku jest tym, czego doświadczyła Elżbieta, jest darem miłości. Ci rodzice długo marzyli o takim dniu, ale marzenia się rozpłynęły wraz z wiekiem. Możliwe, że Zachariasz czuł się opuszczony przez Boga. Przecież tyle lat poświęcił na służbę w świątyni. Modlił się z wiarą za rodzinę, za lud, o przyjście Mesjasza. I na własnej skórze doświadcza, że dla Boga nie ma niemożliwych rzeczy. Boży dar przekracza nasze oczekiwania, a nawet wyobraźnię. Oprócz informacji, że będą rodzicami, Zachariasz otrzymuje czas kontemplacji w ciszy, by odnowić w sobie miłość. Bo jak inaczej możemy nazwać jego utratę głosu? A gdy żąda tabliczki, by napisać to, co powiedziała Elżbieta, że chłopiec ma mieć na imię Jan i język mu się rozwiązuje, goście zdumieli się i przerazili. Nie znali całej historii. Nie wiedzieli tego, co się stało, lecz obserwowali tylko konsekwencje i skutki. Zadając pytanie, kimże będzie to dziecię, lud napełnia się bojaźnią Bożą. Zobaczmy, ile niesamowitych wydarzeń towarzyszy narodzinom Syna Bożego. Zwiastowanie Maryi i Zachariaszowi, sen Józefa, obrzezanie Jana, a później cała sytuacja w Betlejem. Nagle po tym kolejne 30 lat ciszy i spokoju. Życie wróci do swego stałego rytmu. Bóg nie śpieszy się z odpowiedzią na ludzkie potrzeby, ale jak już coś zrobi, to z wielką pompą. Daje nam możliwość, by nad wszystkim się pochylić i zastanowić. Daje ciszę i radość, daje zdumienie i strach, by we wszystkim zobaczyć Jego łaskawość. Po prostu daje nam okazję, byśmy żyjąc swoim życiem, ubogacali życie innych ludzi. W dzisiejszej kolekcie są słowa: pozwól nam, Twoim sługom, którzy rozpoznajemy bliski czas narodzenia Twojego Syna, doświadczyć miłosierdzia Słowa, które stało się ciałem z Maryi Dziewicy i zamieszkało między nami. Musimy zdać egzamin z tego, jak się przygotowujemy na przyjęcie Jezusa w dniu Bożego Narodzenia. Bóg chce narodzić się przede wszystkim w naszych sercach.